Freedom Podcast Rób Swoje. To audycja, która pomoże Ci rozwinąć skrzydła w biznesie. Nasi goście inspirują do działania i uczą, jak prowadzić rentowną firmę oraz czerpać radość z codziennej pracy. Wierzymy, że w biznesie, tak jak w życiu, warto robić swoje. My sprzedajemy nieruchomości, a Ty? Przyjemnego słuchania. Agnieszka Wiśniewska, zapraszam. Własna restauracja, praca w nieruchomościach, własna agencja, podcasterka, flipy i inwestycje, sprzedaż online. To przykłady tego, na czym można zarabiać pieniądze i żyć komfortowo, czerpiąc radość ze swojej pasji. Jak szukać pomysłu na siebie i najważniejsze, jak szukać w tym pieniędzy? Rozmawiamy o tym dzisiaj z Martą Baczewską-Golik, właścicielką trójmiejskiej agencji Ruszamy Nieruchomości, podcasterką oraz autorką kursów online, m.in. Pani na Włościach. Witam Cię serdecznie. Cześć, jakie miłe, ładne przedstawienie. Sporo robisz. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Wiesz co, no sporo tych rzeczy, co przeczytałaś, już jest nieaktualne, bo restauracji już od dawna nie mam, ale faktycznie to był mój pierwszy pierwszy biznes i miło, że o tym wspomniałaś, bo rzadko kiedy kto o tym wspomina, jak rozmawiam. Także to już są zamierzchłe czasy, ale faktycznie na restauracji, a właściwie to była kawiarnia, myślę, że to była moja największa szkoła biznesu. Ale oczywiście robię dużo rzeczy wokół nieruchomości. To znaczy, faktycznie nagrywam podcast Ruszam Nieruchomości, jeden taki z pierwszych podcastów branżowych, nieruchomościowych i już to robię ze 3 lata. Na początku zaczynałam jako takie hobby, pasja, a teraz myślę, że to już jest na tyle fajnie zorganizowane, że też się w jakiś sposób fajnie przekłada na jak to... Nie lubię tego słowa, ale na monetyzację. Ktoś ostatnio mówił na keszowanie, to kolejna taka słowna anegdota. No jak zwał, tak zwał. W każdym razie sprzyja mojemu biznesowi i zarówno temu agencyjnemu, bo prowadzę swoją agencję, jak i temu związanymi z kursami online. Bo trafiają do mnie osoby z podcastu zarówno prosząc o pomoc w sprzedaży nieruchomości lub zakupie nieruchomości, jak i właśnie osoby, które korzystają z naszych szkoleń, bo szkolenia robię razem z drugą Martą. Mamy taki projekt Dwie Marty, sobie nazwałyśmy, skoro już jest, są dwie Marty, to są dwie Marty i faktycznie tam szkolimy ludzi, jak poruszać się na rynku nieruchomości, żeby na tym zarabiać. Ale tak na początek chciałabym, żebyś nam opowiedziała o tym w takim razie, w jakim teraz jesteś punkcie. I może też potroszę o tym, jak Ci się do tego punktu udało dojść. Jakie były początki? No wiemy, że gdzieś tam na początku... No powiem Ci tak, teraz sobie siedzę w Waszym biurze tutaj, w Freedom i było ciężko wejść, bo mam złamaną nogę, więc się kulałam bardzo powoli po schodach. Jakoś tam się kula. Ale wdrapałam się na to pierwsze piętro, jakoś się udało. Więc to jest taki mój teraz punkt. A jeżeli chodzi o taki punkt biznesowy, to faktycznie obecnie mogę powiedzieć, że prowadzę 2 projekty takie biznesowe i trzeci zaczynam. Pierwszy projekt, który prowadzę od lat, to jest moja agencja, która jest raczej taką niedużą, niszową agencją, bo ja pracuję tylko z osobami, które chcą ze mną pracować. Mam ten komfort, że nie muszę brać wszystkiego. Mam ten komfort, że mogę faktycznie pracować z ludźmi, którzy mają radość z tego, że pracują ze mną i fajnie się ta współpraca układa. Więc prowadzę swoją agencję. Prowadzę razem z Martą Smith właśnie tą platformę online, gdzie produkujemy i tworzymy różnego rodzaju szkolenia, kursy, webinary, więc dosyć mocno działam w tym marketingu online, w świecie biznesu online. No i teraz niedawno założyłam nową spółkę i myślimy o tym, żeby wybudować coś, wejść w taką mini deweloperkę, zobaczymy, jak to się potoczy. A jakie były Twoje początki w kontekście tych nieruchomości? Jakby dlaczego w to weszłaś i co Cię w tym zainteresowało? Wiesz co, pierwszą swoją inwestycję zrobiłam jeszcze, jak byłam na studiach, to był 2003 rok, dawno. Potem gdzieś jak zakończyłam studia, to właśnie zachciało mi się mieć restaurację i co się okazało? Okazało się, że ta nieruchomość, którą zainwestowałam w 2003 roku, tam te 3 lata później, jak żeśmy totalnie splajtowały w tej restauracji, w tej naszej kawiarni z moją przyjaciółką, no to uratowała mi tyłek. Taka jest prawda. No i już na studiach będąc, gdzieś tam przeczytałam słynną książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec i tak sobie pomyślałam, kurczę, fajnie by było być takim rentierem. To jest w ogóle super sprawa. Natomiast tak naprawdę ta sytuacja, w której nie poszedł mi biznes kawiarniany, bo trzeba powiedzieć jasno, że tam wtopiłam kupę kasy,
tam był ten moment, w którym stwierdziłam, że wiedza jest w cenie. Tak czasami dużo kosztuje. I kiedy po prostu dzięki temu, że miałam nieruchomość, z którą zainwestowałam i namówiłam wręcz tam dosyć mocno moich rodziców, którzy mi udzielili swojej zdolności kredytowej, no po prostu ta nieruchomość uratowała mi tyłek wtedy. Więc mówiąc wprost, znowu się zwróciłam w kierunku nieruchomości, bo sobie pomyślałam, jednak może ten tam bogaty ojciec miał rację, czytałam już dawno, ale może jednak coś w tym jest. I wtedy właściwie po tym, jak zamknęłyśmy Puerto, tak się nazywała nasza kawiarnia, zaczęłam rozglądać się, co dalej na rynku. Trafiłam w ten sposób do banku, który już dzisiaj nie istnieje, to był Multibank. Zaczęłam pracować w wydziale do spraw hipotek, znaczy do finansowania nieruchomości, i tam zajmowałam się kredytami hipotecznymi. Ponieważ to były takie lata akurat w kryzysie, więc jak wszystko upadło i frank poszybował do góry i tak naprawdę w ogóle było totalne załamanie rynku, no to tak naprawdę Multibank tak mocno zmienił swoją ofertę kredytową, że tak naprawdę nikt nie brał tam kredytów. Po prostu była totalna posucha. Nic się nie działo, bo oferta była tragicznie niekorzystna i w ogóle bardzo źle się działo, więc stwierdziłam, że nie ma co siedzieć w tym banku dłużej i poszłam pracować do biura nieruchomości. I w biurze nieruchomości zajmowałam się troszkę też kredytami, ale bardzo szybko przeszłam do pracy agenta, bo jednak stwierdziłam, że to, co powinnam wiedzieć o finansowaniu, to już wiem. Nauczyłam się tego, czego chciałam się nauczyć, czego się chciałam dowiedzieć. A jednak praca z nieruchomościami, praca z ludźmi jest zdecydowanie ciekawsza niż to siedzenie w papierach, bo umówmy się, praca kredytowca to jest naprawdę wypisywanie druków. Ja mam wrażenie, że oni 80% czasu to już spędzają na pisaniu wniosków kredytowych, także to jest taka bardzo, i jeszcze w dodatku bardzo stresująca praca, bardzo odpowiedzialna, więc ja w ogóle chylę czoła wszystkim doradcom kredytowym, bo to jest naprawdę mega odpowiedzialna i stresująca praca. Bo przychodzą do Ciebie ludzie, którzy już zazwyczaj powpłacali zadatki i tak naprawdę zbadałeś im tę zdolność kredytową, ale kropkę nad i stawia zawsze bank. Ale jak jej nie postawi, to Ty jesteś winna. Więc ta odpowiedzialność i ten stres jest duży w tej pracy, także gdzieś tam przekierowałam swoje tory na pośrednictwo. Chociaż tutaj też mamy sporo odpowiedzialności, ale byłam już zahartowana. I na razie Ci się to podoba na tyle, żeby dalej w tym siedzieć. No, założyłaś swoją agencję, więc musi Ci się to podobać. Tak, zdecydowanie. Wiesz, pośrednictwo jest fajne, bo przede wszystkim to nie jest nudna praca. Każda transakcja jest zupełnie inna. Bardzo jest to praca rozwojowa, więc naprawdę i trzeba być takim trochę omnibusem, bo zarówno musisz zahaczyć o prawo, o znajomość rynku, o gospodarcze kwestie, ekonomiczne, o psychologię, bo pracujesz z ludźmi, nie zapominajmy o tym, więc te kwestie, wszystkie umiejętności tak zwanych miękkich relacji, budowania i tak dalej, no to wszystko musi być w jednej osobie. I faktycznie jest to trudne, nie każdy się w tym odnajduje i jest w tym zawodzie spora rotacja. Natomiast jak już chwycisz bakcyla i zaczynasz to robić, to naprawdę jest to wciągające, a do tego wszystkiego przychodzi ten dreszczyk emocji, że faktycznie są też fajne pieniądze z tego, które mogą być lub nie. Troszeczkę to jest taki, trzeba mieć trochę duszę hazardzisty w tym biznesie, ale coś w tym jest. Chciałabym jeszcze podpytać o to, jak już z tymi nieruchomościami tak się rozpędziliście i zaczęło to jakoś tak powoli wszystko hulać. Miałaś gdzieś z tyłu głowy przez dłuższy czas, że chciałabyś te podcasty zacząć robić, czy to był jakiś taki impuls? Wiesz co, z tymi podcastami to było tak, że ja miałam przerwę, bo urodziłam dziecko i w 2013 roku pojechałam na jakieś szkolenie. To szkolenie było w Londynie i tam wystąpił taki koleś, który prowadził jakiś podcast amerykański. W ogóle taki typowy amerykański mówca motywacyjny, bardzo fajny, bardzo sympatyczny i ja wtedy się w ogóle dowiedziałam, że istnieją podcasty. Ja myślę, kurczę, co to jest podcast? I on mi mówi, że ja mam to w telefonie, bo ja już od lat używam iPhone'a i mówi, że to w ogóle jest aplikacja fabryczna. Ja myślę, w ogóle nie kojarzę, ale patrzę do tego mojego iPhone'a, bo jak mówi, to od razu to robię. Wyciągam telefon z torebki i patrzę, faktycznie, jest coś takiego jak podcast. Więc mam ten telefon już nie wiem ile czasu i w ogóle nigdy jakoś się nie pofatygowałam, żeby zaglądać do tej aplikacji, bo nie wiedziałam, do czego ona służy. Więc w ten sposób odkryłam istnienie podcastów. Po czym to był czas,
kiedy też dosyć sporo biegałam, więc odkryłam, że to jest w ogóle super sposób na bieganie. Polecam wszystkim, którzy chcą zacząć i uważają, że bieganie jest niefajne. Z dobrym podcastem naprawdę zapominasz, że biegniesz. I zaczęłam bardzo dużo słuchać podcastów. No i to, co mnie irytowało, to to, że jak wpisywałam nieruchomości, to tak naprawdę wyskakiwały 3 odcinki, może 4, ze 2 Szafrańskiego, tam jeden miał Iwuś i ktoś tam jeszcze. I to wszystko. A jak wpisywałam real estate w tą wyszukiwarkę do tych podcastów, no to po prostu lista się nie kończy. I sobie myślę, kurczę, no coś trzeba zrobić z tym. No nie może być tak, że nie ma jednego polskiego podcastu, który jest stricte dedykowany nieruchomościom, tylko po prostu przy okazji jakichś biznesowych podcastów ktoś ma jakieś pojedyncze odcinki związane z nieruchomościami. No i tak gdzieś dojrzewałam, za 2 lata biegałam. Zanim w końcu stwierdziłam, że to już jest czas. I taka też jest fajna historia, anegdota. Nie wiem, na ile osoby... nie wiem, czy już to w ogóle gdzieś mówiłam. W ogóle kupiłam sobie cały sprzęt do tego podcastu, bo nawiązałam współpracę z Andrzejem, znaczy, który do tej pory obrabia moje odcinki pod względem dźwiękowym. Ale on mówi, spotkaliśmy się tam, nie kupił jakiś tam, bo mówi, tu kup taki mikser, taki mikrofon, jakiś coś tam. Ja to wszystko kupiłam, pamiętam, zamówiłam to jeszcze w takim sklepie niemieckim, więc to mi z Niemiec do mnie przyszło, potem wyjechałam na wakacje, miałam włamanie i wszystko mi ukradli. Ja mówię, nie, coś jest nie tak z tymi podcastami. Dobry start, tak? I tak naprawdę zostało mi z tych zakupów tylko taki statyw do takiego, wiesz, stacjonarnego mikrofonu, więc myślę, no nie. W każdym razie to była taka dosyć zabawna historia, no i potem poszłam po łatwiźnie, poszłam do właśnie do Andrzeja, mówię, ty wszystko mi ukradli. A on mówi, masz tutaj, on miał tego małego Zooma, bo wy macie tutaj taki większy sprzęt, mówi, masz tego małego Zooma, nagrywaj na ten Zoom. I ja tak naprawdę ten podcast zaczęłam nagrywać z tym małym Zoomem, który dostałam w prezencie od Andrzeja, zresztą do tej pory go mam. Później sobie dokupiłam drugi, żeby mieć na zmianę. Więc mam teraz 2 takie małe Zoomy. I tak naprawdę cały mój podcast nagrywam właśnie poprzez ten mały Zoom i właściwie już nigdy nie kupiłam miksera ani żadnych innych rzeczy. Okazało się, że nie są potrzebne. Nie są tak potrzebne, więc dla wszystkich tych, co myślą, żeby zacząć nagrywać podcasty, naprawdę technologia nie jest istotna. No, tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, żeby znaleźć odpowiedniego rozmówcę. No i w tym momencie chciałabym Cię podpytać o to, jak Ty sobie dobierasz gości do podcastów? Wiesz co, przede wszystkim za co ja zawsze ceniłam podcasty, jak sama słuchałam jako słuchaczka, ponieważ no, bardzo dużo różnych podcastów słuchałam, więc sobie zadałam pytanie, co ja najbardziej lubię w podcastach. I to, co najbardziej ceniłam w podcastach, to to, że tam są wywiady z ludźmi, którzy robią niesamowite rzeczy, ale o których nikt nie wie. I to są osoby, to nie są osoby z pierwszych stron gazet, to nie są celebryci, to nie są osoby, których masz wszędzie dookoła pełno i którzy się już 500 000 razy wypowiadali i po prostu jakiekolwiek medium nie otworzysz, to on tam jest z danego tematu, tylko to są takie osoby, które właściwie, no powiem wprost, nie mają w ogóle parcia na szkło, a robią niesamowite rzeczy. I mnie to najbardziej inspirowało, historie ludzi, którzy są po prostu takimi zwykłymi osobami jak ja, a po prostu na coś mają zajawkę i po prostu idą w to. I ja stwierdziłam, że też takie osoby chcę szukać. I faktycznie do podcastu dobieram osoby, które po prostu robią fajne rzeczy w nieruchomościach. I też takie osoby, które robią fajne rzeczy w ogóle w biznesie, bo gdzieś tam ten podcast troszkę rozszerzam tematycznie czasami o te kwestie takie związane z biznesem, dlatego że uważam, że nieruchomości to jest przede wszystkim biznes, a dopiero potem inwestowania. Najpierw trzeba rozkręcić biznes. Także agencja nieruchomości dobrze zajmuje się nieruchomościami, ale tak naprawdę to jest biznes. Więc bez tych umiejętności takich biznesowych trudno jest tak naprawdę też wejść w świat nieruchomości, tej branży. Udało Ci się spotkać kogoś, kto Cię zainspirował do robienia czegoś więcej, czegoś nowego? O Jezu, to w ogóle jest największy ból podcastera, bo pamiętam, że no już nagrywałam jakiś czas ten podcast, prowadziłam to swoją agencję, ale gdzieś chodziłam cały czas w głowie z czymś takim, że zastanawiałam się, co tu zrobić, żeby w tej mojej firmie agencyjnej, która jest niedużą, niszową, ja nie chciałam rozbudowywać zespołu, nie chciałam budować wielkiej sieci. I mówię, co tu zrobić, żeby mieć ten taki stały cash flow w firmie? No bo wiadomo, praca agenta jest prowizyjna, więc raz są pieniądze, czasem bardzo duże, a za chwilę ich nie ma przez jakiś czas. I jest taki, jak ja to sobie nazywam, taka trochę wańka wstańka.
I tak naprawdę, żeby to zmienić, no to trzeba zacząć budować zespół i ta skala tych wszystkich osób, które pracują, powodują, że to się zaczyna fajnie kręcić. No ale tak się działa samemu, no to raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Cały czas gdzieś z tyłu głowy chodziłam i się zastanawiałam, co ja tu mogę jeszcze zrobić, żeby gdzieś z jednej strony robić tą moją pracę pośrednictwa, ale żeby właśnie móc pracować z ludźmi, z którymi ja chcę spracować, żeby nie musieć brać wszystkiego i że tak powiem, pazurami walczyć o każdą ofertę. I mieć faktycznie tą taką radość tej pracy, tą esencję wyciągać, że fajnie zarabiam, ale też po prostu fajnie mi się pracuje z tymi ludźmi. Ale z drugiej strony, żeby po prostu no, nie mieć zadyszki, że jak przez 2 miesiące nie zrobię transakcji, no to w ogóle jest katastrofa, bo ja nie mam na stałe koszty prowadzenia firmy. Więc szukałam takiego pomysłu na wypełnienie tego stałego cashflow. No i podcast, powiem szczerze, pomagał i nie pomagał, bo co miałam gościa, to miał fajniejszy pomysł. Naprawdę. Po prostu co przyszedł, sobie myślę, kurczę, takie fajne rzeczy, to może ja też. To jest straszne. Nadmiar informacji też jest szkodliwy, więc jeżeli ktoś teraz nie słucha i jest na etapie poszukiwań, to gdzieś w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć stop. Trzeba po prostu powiedzieć, nie, na coś się muszę zdecydować i coś zacząć robić. Więc z podcastem właśnie tak było, że ci goście są, naprawdę mam mnóstwo niesamowitych historii w moim podcaście i co historia to fajniejsza i co historia to ja po prostu wchodziłam z nowym pomysłem w głowie. Ale dziś, już nie pamiętam kiedy to się zadziało, ale w którymś momencie pamiętam, pojechałam na jakieś szkolenie związane z marketingiem online, myśląc o tym, żeby po prostu rozwinąć agencję bardziej marketingowo. No i tam się okazało, że ten biznes online kryje bardzo wiele różnych fajnych możliwości. I sobie tak pomyślałam, to jest to, co też mnie zawsze kręciło i chciałam mieć taką możliwość, żeby móc w razie co, nie wiem, gdzieś wyjechać na parę miesięcy i sobie popracować zdalnie. I wiedziałam, że jak zacznę budować tutaj, rozbudowywać biznes, agencje, agentów i tak dalej, to może to być trudne do zrealizowania, bo to zawsze jest tak, że jak wyjeżdżasz, to wtedy w ogóle wszystko się dzieje w tej firmie. Więc mówię, nie, to tak nie może być. To muszę mieć taką agencję, że w razie jak ja zniknę, to nikt nie będzie płakać. Nie będzie dramatu, ale no nie mogę przestać zarabiać w tym czasie. No i tak się zaczęłam interesować tematami związanymi z prowadzeniem biznesu w sieci i się bardzo długo zastanawiałam się, jak to połączyć z moją branżą, bo z kolei nie chciałam wychodzić z czymś zupełnie nowym. No nie wyobrażam sobie, że raptownie, nie wiem, zacznę sprzedawać skarpetki w internecie, tak? No po prostu to jakoś mi się to w ogóle nie kleiło. No i tak gdzieś tam w którymś momencie spotkałam właśnie Martę, z którą notabene robiłam właśnie wywiad w podcaście, żeśmy się zgadały, zrobiliśmy jakiś wspólny webinar, potem zrobiłyśmy coś tam jeszcze. No i okazało się, że to jest fajny pomysł, że możemy wspólnie uzupełnić swoje kompetencje, bo Marta jest inwestorką, ja jestem agentką nieruchomości, która też w dużej mierze pracowała z inwestorami. Marta inwestuje w Wielkiej Brytanii, ja tutaj działam w Polsce, więc gdzieś uzupełniliśmy te swoją wiedzę. I zaczęłyśmy robić właśnie szkolenia związane z nieruchomościami, czyli branża, która mnie zawsze kręciła, którą lubię, którą kocham, na której się znam. Ale z drugiej strony jest to totalnie inny biznes, bo znowu branża jest nieruchomości, ale biznes online to jest biznes online. To jest zupełnie jakby inna bajka, tak? Więc trzeba było się trochę poznać na tym, jak to robić ten biznes online, bo on ma się nijak do tego, jak się pracuje w agencji nieruchomości. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Natomiast okazało się, że to fajnie się pokrywa i właściwie jedno drugie nakręca i podcast tak naprawdę przynosi klientów na szkolenia i przynosi klientów do agencji i moi kursanci jak są z Trójmiasta, to często ja im sprzedaję później mieszkania, jak robią flipy. To się naprawdę wszystko fajnie kręci i pokrywa i jakoś tak się zazębia, więc jestem generalnie bardzo, bardzo zadowolona. Powiedz mi Marto, jak myślisz, dlaczego Ci się udało? Jakie cechy pomogły Ci w tym, żeby odnieść sukces? Wiesz co, ja myślę, że sukces to w ogóle dopiero przede mną. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się chce. To jest w ogóle pierwsza rzecz. I trzeba przejść ten moment taki właśnie informacyjny, w sensie, że poszukiwania czegoś. I ja myślę, że to jest bardzo ważny etap, bo w ogóle ten taki poszukiwawczy, nazwijmy to, bo próbujesz trochę tego, próbujesz tego, trochę tego, ale tak naprawdę trzeba w pewnym momencie, tak jak powiedziałam, powiedzieć stop i skupić się na czymś. I ja faktycznie, ponieważ agencję to już mam od 2012 roku, więc ona już w jakiś sposób była ustabilizowana,
I w pewnym momencie, jak zobaczyłyśmy, że jest sens robienia tych naszych szkoleń i faktycznie to się fajnie kręci, to w ogóle jest praca, która daje ogrom satysfakcji, no to zeszły rok, nie ukrywam, że bardzo mocno się skoncentrowałam na rozwinięciu tego biznesu, no, na czym troszeczkę moja agencja pewnie ucierpiała, ale spokojnie wracam, z powrotem na rynek. Natomiast faktycznie w pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy na czym się skoncentrować i skupić. I trzeba troszkę tak jest, że każdy biznes wymaga energii. To nie znaczy, że on ciągle będzie wymagać tyle samo energii, ale no, trzeba tą energię włożyć. I teraz jeżeli ktoś nie ma gotowości na to, żeby gdzieś tam jednak skupić się i poświęcić temu czas i swoją koncentrację, bo robi 15 tysięcy innych biznesów dookoła, bo ciągnie ileś tam srok za ogon, no to prawdopodobnie mu to nie wyjdzie. To się zacznie rozmywać. Czyli po prostu trzeba się skupić. I druga rzecz jest taka, skupić się na jednej rzecz. I trzeba, moim zdaniem sekretem dzisiaj, w ogóle dzisiaj są takie możliwości, ale sekretem sukcesu wielu, wielu przedsięwzięć biznesowych jest od razu wyjście na rynek. Bo powiem Ci, że mam też jeszcze jeden projekt, który mi się nie wyszedł tak naprawdę, który jest w zawieszeniu. To był też taki startup, gdzie chcieliśmy zrobić w systemie abonamentowym i myśmy tak naprawdę zrobiły program, który pomagał doradcom kredytowym uzupełniać wnioski w sensie online. I tak naprawdę to zaczęło funkcjonować, ale przez to, że nie miałyśmy wystarczającej koncentracji na tym i tak naprawdę może miałyśmy koncentrację na początku, ale nie wyszłyśmy z tym na rynek, żeby ci doradcy kredytowi mogli to już zacząć testować, żeby zaczęły spływać do nas tak zwany feedback, ta informacja zwrotna od tych doradców, no to okazuje się, że jak coś dopieszczasz, to perfekcjonizm jest w ogóle bardzo zgubny, no to może gdzieś przespać moment, bo w pewnym momencie ty tracisz energię, tracisz zapał, już nawet powiem brutalnie, nawet ci zwisa, ile w to zainwestowałeś czasu i pieniędzy, bo po prostu już ci się nie chce tego robić na najzwyczajniej świecie, po prostu się wypalasz do tematu. A jak wejdziesz z tym na rynek i masz ludzi, którzy już to używają, którzy już to robią, którzy do ciebie piszą, kontaktują się, no to jest po pierwsze zupełnie czerpiesz też energię od tych osób, więc masz więcej siły, jakby ładujesz te swoje baterie i akumulatory do tego, żeby jednak mieć chęci, żeby ciągnąć projekt dalej. No i na przykład tutaj na tym projekcie mogę powiedzieć śmiało, że to był podstawowy błąd, który popełniłam z moją wspólniczką, że myśmy to za długo dopieszczały. Także nie polecam być perfekcyjnym. Są jeszcze szanse, żebyście ewentualnie z tym weszły, czy teraz już? Ja myślę, że są, tylko że tak naprawdę jest kwestia przestrzeni, którą trzeba na to znaleźć. Ja dziś odnalazłam, wiesz, w zupełnie innych momentach, a to jest taki temat, do którego by trzeba było tak naprawdę zacząć od początku, bo ta aplikacja jest tak stworzona, że tam trzeba wprowadzać wszystkie wnioski. No, tak naprawdę mamy zupełnie nawet inne banki teraz, niż jak wtedy robiły, więc tak naprawdę trzeba ją na nowo całą odświeżyć. Poza tym niestety te wszystkie IT rzeczy, no nie wiem na czym to polega, ale to jest coś takiego, że jak tego nie używasz, to się psuje. Niby nie używasz, powinno działać, bo działało, ale po prostu włączasz i nie działa. Więc tak na dobrą sprawę pewnie by trzeba było to oprogramowanie odświeżyć i no, znowu do tego przysiąść. Nie wiem, czy mam na to teraz w głowie przestrzeń, bo mam inne projekty, które mnie gdzieś tam pochłonęły i jak mam być szczera ze sobą, to wiem, że to mnie bardziej kręci niż te wnioski, nie? Jasne. I nie ma sensu też po prostu jakby na siłę, tak? Coś robić i wracać do tego. No, może po prostu przyjdzie jeszcze na to moment. Może przyjdzie na to moment, może pojawi się ktoś na horyzoncie, kto będzie chciał to poprowadzić. W życiu też często jest tak, że są ludzie i rzeczy, sytuacje, które nas ciągną w górę, ale zdarzają się też takie, które ciągną nas w dół. Zdarzały Ci się takie rzeczy? I czy często? To jest kwestia tak naprawdę takiej dużej świadomości i rozwoju nie tylko już biznesowego, ale w ogóle w rozwoju osobowości, takiego, nawet bym powiedziała duchowości. Bo jeżeli rzeczy postrzegasz zewnętrzne jako coś, co ma Cię motywować lub zdemotywować, jakieś sytuacje zewnętrzne, no to faktycznie jest tak, że to jest górka i dołek, górka i dołek. I oczywiście, że czegoś takiego doświadczałam, ale wraz z rozwojem swoim własnym, takim wewnętrznym, wiem, że te rzeczy się zdarzają po coś. I ja takiej sytuacji, ani tej super hiper, ani tej tragicznej, teraz nie postrzegam coś jako co ma mnie zmotywować. Ja motywację czerpię zupełnie z czego innego. Ja motywację czerpię z siebie,
ze swojego wnętrza, a nie z rzeczy, które się dzieją na zewnątrz, natomiast sytuacją się przyglądam i zastanawiam się, dlaczego się przydarzyły, co z tego mam się nauczyć, jaką lekcję mam z tego wyciągnąć. Wnioski. Tak. I to wymaga pewnej takiej świadomości, dojrzałości, nie wiem, może to z wiekiem przychodzi. Dobra, nie będę mówić, ile mam lat. W tym roku mam okrągłą rocznicę. No, być może to z wiekiem przychodzi, ale tak, o tak, właśnie tak. Więc myślę, że w ogóle ostatnio teraz słuchałam, jadąc nawet do ciebie tutaj, podcastu też, bo oprócz tego, że nagrywam podcasty, to też lubię słuchać ciągle. I to był wywiad z panem Miłoszem Brzezińskim i on powiedział w kontekście dzieci. Ktoś zadał mu pytanie w kontekście dzieci, jak te dzieci wychowywać. On mówi, że dzieci nie wychowuje i mówi, że to, i tak fajnie to określił, że każdy ma swój czas. Że nawet jeżeli ty przyjdziesz i tej młodzieży powiesz, że co tam takiego mądrego mają zrobić, to one po prostu i tak zrobią po swojemu. I mi się wydaje, że każdy musi to sobie podoświadczać, poprzeżywać. Pewnie zaliczyć kilka jakichś wtop, zaliczyć kilka wzlotów w ogóle energetycznych, hajów i innych rzeczy, żeby gdzieś tam to dojść do jakichś swoich własnych przemyśleń. Natomiast do tego jest potrzebne właśnie, myślę, że doświadczenie i pewna chęć takiego rozwoju swojego własnego. Nadal pracujesz aktywnie w nieruchomościach, czy już raczej sprawujesz taką pieczę jakby z góry i po prostu reszta się dzieje trochę sama? Pracuję aktywnie, nawet niedawno sprzedałam jakąś nieruchomość mojego klienta, teraz przyjmuję dwie kolejne, także lubię tą pracę, ale tak jak mówię, lubię ją, bo naprawdę pracuję z fajnymi ludźmi i to mnie najbardziej kręci. No i fajne nieruchomości też mają ci moi klienci. Dlaczego zdecydowałaś się na swoją agencję, a nie na przykład franczyzny? Rozważałam franczyzę swego czasu, jak byłam na takim, właśnie w tym momencie, kiedy, co wspomniałam, że byłam na tym szkoleniu, to był taki właśnie czas dla mnie przełomowy, bo ja po tym urlopie takim, nazwijmy to wychowawczym, nie macierzyńskim to się chyba nazywa, ale naprawdę wróciłam na rynek, to agencja, w której wcześniej pracowałam, tak trochę już zaczęła kuleć. No tam właściwie już widać było, że się chyli ku końcowi z różnych względów. To nawet nie chodziło o to, że tam była jakaś trudna sytuacja na rynku czy coś. Miała różne, mieli tam swoje też problemy. No i się zastanawiałam, czy pójść do pracy, do jakiejś agencji, czy zacząć własną agencję, czy może właśnie, jeżeli własną, to czy właśnie może pod skrzydłami jakiegoś innego biura. No i pamiętam wtedy właśnie Freedom się akurat rozwijało, się spotkałam z Pawłem, żeśmy spędzili pół dnia, było bardzo miło i sympatycznie i bardzo mnie to kusiło, tylko wiesz, mi się wydaje, że ja w pewnym momencie sobie odpowiedziałam właśnie na to pytanie, czy ja chcę budować zespół, czy ja chcę budować i rozbudowywać no po prostu biuro jako biuro, czy ja jednak chcę być takim totalnym freelancerem. No i jak odpowiedziałam, pomedytowałam sobie na ten temat, gdzieś jak ta odpowiedź do mnie przyszła, no stwierdziłam, że wcale nie chcę tego robić. A jednak we franczyzie są pewne zobowiązania, są pewne rzeczy, które musisz dostarczyć też franczyzodawcy. I to wymusiłoby na mnie właśnie pójście taką, nazwijmy to, ścieżką tradycyjną, jeżeli można to tak nazwać, tak? Więc to był główny powód, że ja po prostu sobie zdałam sprawę, że ja tak naprawdę chyba nie chcę tak robić, że mi pasuje to, że ja jestem takim trochę wolnym ptakiem, że jak chcę, to gdzieś pojadę sobie i po prostu... No właśnie, bo o to też chciałam podpytać, już wcześniej po prostu mi umknęło. Wspomniałaś o tym, że chciałabyś, czy myślałaś o tym, żeby gdzieś móc wyjechać na kilka miesięcy. Zrobiłaś to? Udało Ci się wyjechać i pracować? Mam na swoim koncie takich dłuższe podróże. Teraz miałam jechać też, ale właśnie ta moja choroba trochę mi pokrzyżowała plany. Ale tak. Takie 2-3-miesięczne przerwy zdarzały mi się. I cały czas w międzyczasie udawało Ci się pracować? Tak, gdzieś tam cały czas się kręciły. Bo nawet jeżeli pracowałam w agencji i miałam swoje tematy, to mam taką koleżankę, z którą współpracujemy. Działamy zupełnie na wolnej stopie, na swój rachunek, ja na swój, ale jak gdzieś wyjeżdżamy, to się zastępujemy. I się zdarzało tak, że w trakcie tego były jakieś transakcje, które po prostu Ola prowadziła.
Czyli polecałabyś osobom, które szukają właśnie w pracy nie dość, że jakiegoś takiego zadowolenia, żeby robić to, co się faktycznie lubi, żeby przynosiło nam to pieniądze i żeby jeszcze poczuć wolność, to jest dobra ścieżka, żeby ewentualnie nią podążać. Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobra ścieżka. Ja bym tu była daleka od tego, żeby tak, wiesz, rekomendować, bo ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Poza tym, wiesz, to, że ja nie zbudowałam zespołu takiego, że nie mam ludzi zatrudnionych w sobie w biurze, to nie znaczy, że ja nie mam zespołu. Ja mam zespół tylko w inny sposób zorganizowany, w sensie takim, że ja współpracuję z ludźmi, którzy prowadzą swoje działalności i tak jakby na pewnych płaszczyznach się spotykamy, tak? Mam świetną prawniczkę, mam właśnie Olę, która działa na swoją rzecz, ale robi też jeszcze inną rzecz i od czasu do czasu robimy gdzieś tam razem transakcje. Mam Asię, która robi mi kredyty i w razie co też może mnie zastąpić, więc ten zespół jest zbudowany i są zasoby. Natomiast to nie jest tak, że to jest taki zespół, który jest bardzo, tak bym powiedziała, nie jest ze sobą ściśle związany. O. Nie jest zależny od siebie. Nie? Każdy robi swoje, ale gdzieś tam wzajemnie się wspieramy. Co było takim kamieniem milowym w Twoim biznesie? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że to jest dobre pytanie. Nie wiem, co było takim kamieniem milowym. Jeszcze staram się w ogóle żyć tu i teraz. I jakoś tak nie rozpatrywać tego, co było i nie skupiać się na tym, co będzie. Bardziej patrzę, co jest tutaj teraz, co mam i co mogę wykorzystać. Na pewno myślę, że takim przełomem w mojej, nazwijmy to w ogóle, karierze biznesowej było spotkanie Marty Smith. Bo Marta jest w ogóle niesamowitą osobą. Ona jest po prostu, to jest dziewczyna petarda, nie? Ona po prostu robi, mam wrażenie, że w ogóle robi, zanim jeszcze w ogóle wszystko przemyśli. Ona jest po prostu, naprawdę, jeżeli mówimy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko można zrobić, to Marta właśnie taką jest osobą. Ona po prostu mówi i robi. Ona nie kończy zdania, już to robi, nie? Ona już coś mówi, a ona już wysyła wiadomości. Jeszcze nie kończymy naszego pomysłu, że macie, a ona już kogoś zawiadomiła i tak dalej. Jest po prostu niesamowita. Więc bardzo dużo mi dała współpraca z Martą, tylko że pokazała też, że właśnie można być niesamowicie sprawczym. I to w różnych czynnościach, bo wiesz, to nie chodzi o jakąś sprawczość, że ty raptownie tutaj coś wyczarujesz, jakieś cuda i spadnie ci coś, tylko po prostu tak naprawdę to, że się dzieją wielkie rzeczy, one się dzieją dlatego, że robisz małe rzeczy. I po prostu Marta jest niesamowita właśnie w robieniu tych małych rzeczy. A to się składa później na duży efekt. I na pewno spotkanie Marty i nawiązanie związku pracy to było coś, co mi też bardzo popchnęło mnie do przodu. Wspomniałaś o tym, że... Nadgarstek mi strzelił. Wspomniałaś o tym, że raczej właśnie tu i teraz, to znaczy, że nie masz jakichś takich większych planów na najbliższą przyszłość? Wiesz co, nie planuję swojej przyszłości jakoś tak bardzo mocno, w sensie takim, że nie myślę, że za 2 lata będę milionerką. Miałam takie etapy w życiu, wiem, że to jest fikcja. To jest w ogóle absurd. Tak naprawdę mamy tylko tu i teraz. Czas jest fikcją. I ja w to głęboko wierzę. I nie ma czegoś tego, że coś będzie albo że coś było. Jesteśmy tu. I staram się żyć i wykorzystywać życie tu i teraz. Tu i teraz planuję faktycznie jakąś swoją firmę, swoją pierwszą deweloperkę, ale też się nie skupiam na tym, jaki będzie ten dom, który wybuduję. Tylko skupiam się teraz, bo teraz wiem, że muszę znaleźć dobrą działkę i na sprawdzaniu odpowiednich tam parametrów działki. To jest dla mnie ważne. A przyjdzie ta budowa, będę się skupiać na budowie i tak dalej. Raczej jakoś tak super bardzo mocno nie wybiegam w przyszłość. Wiem, że to może teraz brzmi dziwnie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie się bardzo celebruje planowanie i wyznaczanie celów. Ale też nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i czasami myślę, że to takie przesadne planowanie... Wiesz co, mi się wydaje, że jak wiesz, gdzie chcesz być, znaczy gdzie jesteś i to jest Twoje miejsce na ziemi, to po prostu rzeczy się dzieją. I jeżeli potrafisz na to reagować odpowiednio, to po prostu to Cię popycha do przodu tak czy siak. Nie ma czegoś takiego, że zostajesz gdzieś w tyle i w ogóle. Natomiast ja nauczyłam się tego, że miałam taki czas w swoim życiu, gdzie po prostu bardzo mocno patrzyłam w przyszłość. I tak bardzo przyszłość patrzyłam, że w ogóle zapomniałam o tym, że żyję tu i teraz. I to jest bardzo zły stan. Poza tym ta przyszłość nigdy nie nadeszła, bo to było po prostu wyobrażenie. Więc myślę, że ważne jest to, co robimy dzisiaj, a nie co będziemy robić jutro. To ja mam takie pytanie, ale zadam je. Jesteś aktywna w social mediach, ale też w spotkaniach offline. Robisz te szkolenia, zjazdy, seminaria między innymi, z inwestowania w nieruchomości.
co lepiej pracuje na Twój biznes? Social media czy offline? Wiesz co, no social media i online daje Ci zdecydowanie szerszy zasięg. Social media i online daje Ci skalę. Biznes offline zawsze będzie ograniczony. Albo Twoim czasem, albo ilością klientów, albo Twoim po prostu możliwościami przerobowymi, albo możliwościami przerobowymi Twojego zespołu, albo murami budynku. A biznes taki właśnie internetowy jest, dlatego mnie tak fascynuje, bo tam nie ma granic. Dobijasz czasami do swoich sufitów, bo to jest tak, że jak go rozwijasz, to w pewnym momencie też się zastanawiasz, co możesz zrobić więcej, żeby mieć większe zasięgi, ale to jest troszkę inne patrzenie, bo Ty wiesz, że te zasięgi możesz rozszerzyć, tylko być może jeszcze nie wiesz jak. Musisz odkryć ten sposób. Wiesz, patrzysz na kogoś, kto ma milionowe odsłony i się zastanawiasz, jak ta osoba to robiła, a ja wiem, że ona to robiła po prostu wytrwale. Więc ja myślę, wiesz, ja mam w tej chwili 500 000 odsłuchań swojego podcastu. I jak sobie myślę o tym, że 500 000 razy ktoś mnie słuchał w podcaście, no to sobie myślę, wow, nie? Chociaż ja tego w ogóle oczywiście nie czuję, no bo nie mam tego. Ale pamiętam, jak zaczynałam i miałam pierwsze 1000 odsłuchań, to w ogóle skakałam pod niebo, tak? I to jest na przykład rzecz, która się dzieje tylko organicznie, bo ja go w ogóle nie promuję płatnymi reklamami. Gdybym go promowała, to pewnie dzisiaj miałabym 1 000 000 odsłon. Więc po prostu jak robisz coś regularnie i wytrwale i po prostu nie robisz tego dlatego, żeby mieć statystyki super, to się w pewnym momencie dzieje. Po prostu to się dzieje, bo ludzie zaczynają to doceniać, zaczynają sobie to polecać i naprawdę to się po prostu dzieje. Trochę pocztą pantoflową, ale po prostu jeżeli coś jest dobrego, to nie potrzebuje dodatkowej reklamy. Wiesz, to zależy jaki jest Twój cel. Ja nigdy nie miałam jakiegoś celu, żeby to ten podcast, wiesz, najpierw go zaczęłam nagrywać po to, żeby zbudować swoją markę osobistą jako agenta nieruchomości. Potem okazało się, że to w ogóle jest super zabawa, mi się to bardzo podoba i się gdzieś tam odnalazłam w tym wszystkim. Potem jak zaczęłam z Martą współpracować przy szkoleniach, no to naturalnie zaczęłam ten kanał też wykorzystywać jako informację o tym, że robię takie rzeczy, czyli tak jakby do promowania swoich działań. Ale nigdy nie miałam takiego celu, że to musi być podcast pierwszy na liście w Polsce. Bo uważam, że to jest branża niszowa i pewnie nigdy nie przebije takiego jakiegoś podcastu, nie wiem, typu, nie wiem, mała wielka firma, która jest po prostu o biznesie, o wszystkim, i o nieruchomościach, i o biznesie online, i o tym, i o tym, i o tym, bo tak naprawdę jest o całym świecie związanym z biznesem, bo to jest zdecydowanie szerszy temat, nie? Jednak ludzie, którzy się interesują nieruchomościami, to jest jakaś tam nisza osób, nie? Jakie miałabyś rady dla początkujących w biznesie nieruchomościowym? Takie rady dla agenta, który przerodzi się w inwestora. Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim ta osoba musi być wytrwała, nie może się zrażać. W ogóle dla agenta, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo trudny biznes. W sensie takim, może biznes. Trudna praca, dlatego że wymaga dużej wytrwałości, cierpliwości, dużej odporności. No bo nie oszukujmy się, na początku jak zaczynasz, no to nie masz jeszcze bazy swoich klientów, często wykonujesz zimne telefony, one nie są miłe. Nikt ich nie lubi. Ale trzeba je przejść. Ale trzeba to przejść, no bo skądś musisz tego klienta pierwszego znaleźć, tak? Potem po jakimś czasie, ale to tak wiesz, zmienia pół roku, rok, jak aktywnie działasz, to zaczynają się pierwsze jakieś rekomendacje, to już są takie fajniejsze rzeczy, bo ludzie z poleceń i tak dalej. Natomiast myślę, że dzisiaj faktycznie zdecydowanie bym postawiła, gdybym zaczęła od początku, to bym zdecydowanie postawiła na budowanie swojej silnej marki w internecie. Pozycjonowałabym się na swoją lokalizację, bo to, co jest fajne w takim biznesie agenta nieruchomości, że on działa w konkretnej lokalizacji. Nawet często w jednej dzielnicy. A więc wypozycjonowanie siebie w tak małej lokalizacji jest w internecie bardzo proste dzisiaj i naprawdę niewiele kosztuje. Mówiąc wprost, używając reklam płatnych, więc ja bym z tego korzystała. No dzisiaj już wiem też jak to zrobić, bo mocno tam działam, ale naprawdę myślę, że jak zaczynasz, to bardzo warto to zrobić.
I co to oznacza? Bo często się mnie pytają ludzie, co to znaczy, że właśnie budowanie, że ja tam nie mam czasu, no bo mam tyle tych spotkań i tak dalej, że jak ja mam jeszcze jakiś content tworzyć i w ogóle. I ja gdzieś usłyszałam takie fajne zdanie, że to nie chodzi o tworzenie, to nie chodzi wcale o kreację w tym całym biznesie social media i online. Chodzi o dokumentowanie rzeczy, które robisz. To masz być, jakby, masz być dla siebie samego reporterem ze swoich działań. I w ten sposób budujesz content na swoim fanpage'u, czy na jakimś swoim blogu, czy na czymś tam. Więc taka dokumentacja wszystkiego, co robię, nawet jak to jest, nie wiem, spotkanie przed klatką. Wiem, że to głupio brzmi. Wiem, że to trochę brzmi jak te, jak ci wszyscy celebryci z Instagrama, że nie zjedzą, zanim nie zrobią zdjęcia, ale trochę tak to wygląda. I warto to robić, bo to się faktycznie przekłada później na zainteresowanie ludzi, a jak to promujesz jeszcze w danej lokalizacji, no to zaczną się zgłaszać osoby, które są z Twojego rejonu, które po prostu będą szukać porady i tak dalej. Prowadząc te podcasty, dużo wiedzy wyciągasz też dla siebie? Jasne. Bardzo dużo się nauczyłam. Nie wiem, że to jest w ogóle super sposób, bo poznajesz niesamowite osoby. No, żeby nie podcast, to Martyn nigdy w życiu nie poznała, więc nie wiesz, dokąd Cię doprowadzi taka działalność. Wiesz, no, teoretycznie jest to tak, że może się wydawać, że na początku inwestujesz mnóstwo czasu, a nawet pieniędzy, no bo być może nie masz talentu do obrabiania dźwięku i nie będziesz siedzieć w Audacity i tam wszystkiego sklecać samodzielnie. Natomiast nie wiesz, do czego Cię doprowadzi. A zazwyczaj prowadzi do naprawdę niesamowitych osób, do ludzi, którzy mają różne doświadczenia i też prowadzi do tak jakby uzupełnienia Twojej wiedzy, którą gdzieś tam możesz wykorzystać. Także zdecydowanie. Myślę, że prowadzenie właśnie czy jakiegoś kanału podcastowego, czy YouTube'a, czy jakiś, nie wiem, jakie są teraz jeszcze inne rzeczy. W każdym razie coś, co po prostu pozwala Ci spotykać i robić wywiady z różnymi ludźmi, bardzo fajnie rozwija. To też otwiera trochę drzwi, jeżeli już jakby możemy się powołać na to, że robimy ten podcast. Ludzie też trochę chętniej z nami mimo wszystko rozmawiają i łatwiej jest im opowiadać. Przynajmniej ja mam takie wrażenie o niektórych rzeczach. Tak, znaczy wiesz co, przede wszystkim poza tym zapamiętują Cię. Nawet tak jak jesteś w konferencji, ja na każdą konferencję jadę z moim Zoomem i z moim mikrofonem, to każdy mnie pamięta. A teraz jak masz ileś tam set osób na konferencji, no to weź zapamiętaj, kogo pamiętasz? No zazwyczaj pamiętasz może tą osobę, która obok Ciebie siedziała, a potem reszta to jest, zlewa się to wszystko w jedną masę. A jak taka Marta wpadnie z mikrofonem, no to każdy wie, że jest jakaś Marta z mikrofonem, nie? Może nie zapamięta, jak się nazywam, ale będzie kojarzyć. A to ta, co z tym mikrofonem chodziła? A tak, to ta. Tematy tak podejrzewam, czerpiesz ze swoich codziennych doświadczeń, czyli właśnie z pracy w nieruchomościach. Tak. Tak, ale nie tylko, bo wiesz, no, szukam osób. Nie wiem, ostatnio robiłam jakiś czas temu z dziewczyną, która mieszkała przez ileś czasu w Australii, tam inwestowała. I zrobiłyśmy dwa odcinki w sumie na temat Australii. Jeden taki pod kątem inwestycyjnym, a drugi pod kątem w ogóle agentów nieruchomości. Bo no, Australia działa tylko poprzez agencję, więc zapytałam ją, nie mogłam tego nie zrobić. Wypytałam ją, jak to działa, tak, jak tam agenci pracują, jak to wygląda trochę od kuchni. No, z racji tego, że ona jest inwestorką i dużo tam się obracała, to też ma różne relacje z tymi agentami nieruchomości. Więc no, nie mogę powiedzieć, że praca agenta z Australii wzięłam z mojego doświadczenia, bo nawet w Australii nie byłam osobiście, więc czerpię też z ludzi, tak, czerpię z tego, co robią po prostu. Tak samo kiedyś miałam fajny wywiad z taką dziewczyną, która z kolei inwestuje we Włoszech, ma taką grupę kapitałową, uczestniczy w niej i oni na przykład skupują wierzytelności. I robią to w bardzo fajny sposób. Mają bloga, pozyskują ludzi, którzy mają problemy, zadłużenia na swoich nieruchomościach, których nie są w stanie obsługiwać. Zgłaszają się do nich po poradę, no i co jakiś któryś tam temat się okazuje, że jest do zrobienia, negocjują z bankami i tak dalej. Na przykład takie rzeczy. Więc na przykład tutaj od niej wziąłem inspirację. Sama ja jestem w trakcie negocjacji jednej takiej wierzytelności, bo w Polsce okazuje się, że tak samo to działa. To w takim razie będziemy kończyły. Marto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo też dla mnie to było ciekawe doświadczenie z racji tego, że ja doświadczenie powiedzmy techniczne gdzieś tam zdobywałam na swojej ścieżce kariery, jakkolwiek to brzmi.
ale z podcastami dopiero zaczynam, więc miło było porozmawiać z kimś, kto siedzi w tym trochę dłużej, bo też dzięki temu mogę wyciągnąć jakieś lekcje dla siebie. No cieszę się. Ja generalnie lubię uczyć, więc wiesz. Więc wszystko w temacie, także super. Moim gościem dzisiejszym była Marta Baczewska-Golik. No i właściwie teraz nie wiem już, jak Cię do końca przedstawić. No. Człowiek orkiestra, chciałoby się powiedzieć. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo jeżeli jeszcze taką mogę puentę, taka mi przyszła myśl na koniec. Bo niby jestem, tak jak mówisz, człowiek orkiestra, że dużo rzeczy robię, ale tak naprawdę one są wszystko w obrębie jednej branży. I teraz uwaga, dla wszystkich osób, które czytają różne mądre rzeczy, bardzo dużo się mówi o dywersyfikacji. I ja osobiście jestem zdania, że trzeba dywersyfikować, ale warto dywersyfikować w ramach jednej studni, którą wykopałaś, którą, kurczę, wiesz, że to jest Twoja studnia. To jest Twoja działka. I tutaj, jeżeli sobie zrobisz kilka gałęzi, dwie, trzy gałęzie, które spływają Ci z dochodu, spływającego dochodu, to jest w ogóle rewelacja. Ale najgorsze jest to, że bardzo dużo osób postrzega dywersyfikację jako inwestuje w nieruchomości, w złoto, w forex, w coś tam jeszcze, w coś tam jeszcze, w coś tam jeszcze. No nie da się być specjalistą we wszystkim. Więc jeżeli jesteś super wyspecjalizowany na giełdzie i inwestujesz coś, na przykład bardzo fajną osobą, którą też poznałam i dzięki podcastom, i dzięki projektowi Dwie Marty, jest Ania, która inwestuje na giełdzie, oprócz tego napisała swoją książkę, prowadzi swojego bloga, robi jakieś szkolenia z giełdy. I tak naprawdę to jest tylko jeden temat giełdowy. Ona jest, głównie żyje z zarabiania na giełdzie, bo faktycznie inwestuje. I to samo trochę ja zrobiłam. Ja znam się na nieruchomościach, więc pośredniczę w transakcjach, sama inwestuję, wchodzę w jakiś nowy temat pod tytułem deweloperka, którą będę się teraz uczyć, ale to jest ta sama branża ciągle. Szkolę i uczę z nieruchomości, więc tak naprawdę jestem w tym jednym temacie, ale mam dochody z kilku źródeł, ale ciągle w jednej branży, więc tak może puentując dla osób, które myślą o tym, jak sobie zdywersyfikować te dochody i jeżeli im doskwiera to, że są zależni od, nie wiem, od klientów albo od etatu i od szefa albo od, nie wiem, od czegoś jednego, albo czują, że coś się zmienia w tej branży, no to warto się właśnie zastanowić, co ja w tym, co jestem dobry, na czym się znam, mogę innego zrobić w ramach tej branży, bo prawda jest taka, że w każdej branży można zrobić wiele rzeczy. Można to samo robić na różne sposoby. I tymi słowami będziemy kończyły. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki za rozmowę. Wielkie. Odcinki podcastu do posłuchania na freedom-nieruchomości.pl oraz Spotify i iTunes. Spodobał Ci się odcinek? Masz jakieś uwagi? Czekamy na Twój komentarz. Zależy nam na Twojej opinii, bo to dla Ciebie chcemy robić swoje jak najlepiej. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.